i też się przywitam, ponieważ czas zacząć kawę z wróżką, już mamy 10:01, więc mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które mają ochotę na to, by spojrzeć, jak będzie wyglądała energetyka tego tygodnia, już się będą ku nas zbliżać wielkimi krokami, a może jeszcze przysunę nas trochę, będę Was lepiej widziała, YouTube też Was będzie lepiej widział. Czy tak wypośrodkować pomiędzy... O, teraz będzie dobrze. I co? Słuchajcie, tak jak mówiłam, będziemy posiłkować się kalendarzem Feng Shui i będziemy patrzeć, co i jak w nadchodzącym tygodniu, znaczy w tym, co jest istnieje obecnie, czyli od dzisiaj. I słuchajcie, mamy tutaj taką prześną tabelkę, w której są ikonki i są bardzo jasne i wyraźne. Więc będę Wam opowiadała, gdyby ktoś tej książki nie miał i nie posiadał, a spojrzeć zawsze warto. No słuchajcie, nie wiem jak u Was, ale w niedzielę, teraz to co minęła, 7, było mnóstwo ikonek na czerwono, czyli można robić, można robić. I bardzo dużo osób, dużo działało i robiło i w ogóle, więc fajnie. Przyszły tydzień już nie będzie taki cudny, bo słuchajcie, dzisiaj dzień otrzymywania. Można mieć kontakty społeczne i można na spokojnie modlić się, medytować, no myślę, że czarować również. Jutro jest dzień podobny we wtorek, kiedy to właśnie medytacje i społeczne aspekty, przepraszam, są dobre. W środę jest wielki czarny X, więc środa nie będzie dobra na wiele rzeczy. W czwartek 11 mamy kontakty społeczne, nauka i medytacje. No i akurat jest NUF zaznaczony, co jest bardzo fajne, z tego względu, że akurat medytacja przy NOWiu będzie akuratna i adekwatna. Także tyle dobrego. We w piątek to jedynie tutaj zależy od młotka i cyrkla. Mamy tutaj po prostu takie prace remontowo-budowlano, techniczne, o techniczne, dobre słowo. I zaznaczyli mnie tu w sobotę 13, ostatnia sobota karnawału. Wow, się pobawiliśmy teraz normalnie, było gdzie było, jak było, po co było, z kim. I mamy dobre na pisanie słowa umowy i na kontakty społeczne. Niedziela jest czarna na wszystko, walentynki, rules. No, także tak wygląda to w chińskim. Shaunima, powiem Wam. I takim bardzo dobrym dniem na wszystko będzie dopiero sobota 27, wszystko mam czerwone. No, a na razie tak to wygląda we w chińskim. We w chińskim, kto tam dochodzi, to witajcie. Ja lecę uskutecznić, słuchajcie, kalendarz księżycowy na ten czas. Czyli go muszę sobie znaleźć i słuchajcie. Co my tu mamy? Poniedziałek i wtorek w znaku koziorożca, czyli jeżeli chodzi o magię, ładu, porządku i praworządności, to powinny być dobre dni. Środa i czwartek wodnik, więc wszystko, co jest związane z intelektem, umowami, podpisywaniem, słowem, to powinno nam ładnie przynosić efekty. Sobotę i niedzielę ryby, więc tak naprawdę mamy tutaj emocjonalność, rodzinność, tego typu rzeczy. Piątek i sobota, a w niedzielę baran, zaczynamy nowy cykl. Już jesteśmy po NOWiu, mimo chińskich braku czerwonych znaczków, powinna być to aktywna i mocna niedziela. Także ten tydzień tak, no i oczywiście go sprawdzimy w kartach. Renata mówi, że jednym okiem podpatruje i ze zarozbieżnego dostanie. No to, no, oby nie. Uziemiamy, wyjmujemy spod działania prawa. Słuchajcie, tak w ogóle to powiem Wam, że możecie zajrzeć na bloga, bo dzisiaj myślę, że... Myślałam, że umieściłam tam dekret miłosny. Muszę spojrzeć, bo może jest. Tak jakoś popatrzyłam krzywo. Ale jest o magii miłosnej. Można poczytać.
Ale ziewać, dotleniać się będę, tak to będzie. Dobra. Nie, nie dawałaś. Nie dawałam, nie? Myślałam, że jest. Bo jak mamy tydzień miłosny, to chciałam tego bloga właśnie tak miłośnie pod ten, ale jest nowy artykuł, także. Dobrze, słuchajcie. Patrzamy, jakie są energie. Poniedziałek. Przeciążenie. Ja myślę, że nawet jeżeli nie będziemy ciężko pracować, to tak jak trochę u nas. Miałyśmy jechać po materiały, ale drogi zawalone, nieodśnieżane, pada, zawieje, zamiecie i jeszcze minus 10 aktualnie, tak? Więc po prostu takie przeciążenia też mogą być, że pewnych rzeczy można nie móc załatwić, pewnych rzeczy można nie móc zrobić i gdzieś tutaj takie zatrzymanie widać. No, praca u podstaw przy dziesiątce buław stanowczo się kłania. Jutrzejszy dzień w karcie kapłanki, więc tak naprawdę karta kapłanki wnosi nam magiczność, eteryczność, ezoterykę, wiedzę, kursy, szkolenia i wszystko to, gdzie można głową i intuicją ruszyć, ale też jeżeli ruszymy tą głową i ruszymy tą intuicją, to może się okazać, że jakieś tajemnice na jaw wyjdą, coś się wyłuszczy i wyłowi, można będzie zadziałać bądź nie zadziałać, ale przynajmniej wiedzieć. To taki wtorek. We środę harmonia, spokój i bezpieczeństwo. W kalendarzu chińskim był jeden duży X. Czyli w zasadzie będziemy chyba leżeć i odpoczywać, bo nie widać, żeby coś tutaj wielkiego się mogło z naszej strony zadziać, ale będzie spokój, harmonia i bezpieczeństwo. Czyli na razie energii nam jeszcze nie dopiekło. Pół tygodnia. W czwartek. Czwartek mamy dzień, w którym wszelkie kłopotliwe sytuacje, nieaktywne linki, nieaktywni znajomi będą usuwani z naszego życia. Każda nieaktywność, niekompatybilność i nieopłacalność może być wydalona, jakkolwiek to nie zabrzmi. Bardzo dobrze, ciężki, męczący dzień, tak, bo się wydala, ale może być skuteczny. Może być skuteczny. Piątek. Formalny, suchy, oschły, rzeczowy, intelektualny, nierozemocjonowany, raczej spokojny. Ale też nie jest zły. Dotarliśmy do piątku, mamy jeszcze dwa dni. Sobota. Sobota będzie po prostu przyspieszająca, aktywizująca, seksualna, niebezpieczna. Będzie bardzo celnym dniem. Już walentynkowo będzie rytuał walentynkowy, jest bardzo dobrze na sobotę, to znaczy pudełkowy walentynkowy, ale o tym opowiem za chwilę. Natomiast w niedzielę znowu wpadamy w surowość. Nie taki bukiet, nie taka kanapka. W ogóle czemu nie śniadanie do łóżka? Czemu nie śniadanie do łóżka? Tak, także tutaj suchość, surowość. Same, dzień przed walentynkami wykorzystajcie, bo same walentynki mogą być kiepskie. Z jednej strony, jak się idzie na imprezę, co, nie wiem, pije wino w domu, teraz gdzie indziej nie dają, tak? No to lepiej wypić w sobotę, w niedzielę odpocząć i w poniedziałek do pracy, niż stresowo pić w niedzielę. Tutaj już umysł działa, nie? Stresowo pić w niedzielę, żeby potem się okazało, że w poniedziałek jednak też do pracy. Także tak, nie jest źle, nic nam nie dopieka. Damy radę w tym tygodniu. Słuchajcie, dobrze. Świece. Teraz znaleźć, co jest nieco nieproste, już jestem, świeczkę, ponieważ jakby ktoś był nowy, to oświecam. I oświecam świeczkę. We poniedziałki zapalamy mentalnie, bądź jak ktoś jest w domu, czy tam w pracy może palić świecę, tak jak ja. Jestem w pracy, palę świecę, voilà. Zapalamy ogienek, który jest symbolem naszego spokoju i bezpieczeństwa oraz ofiarą dla wszystkich dobrych mocy, które mogą się wokół nas zjednoczyć. Od czterech żywiołów, po Boga i Boginie, po wasze anioły, zwierzęta opiekuńcze, opiekunów duchowych, by przez ten tydzień przeprowadziły nas w bezpieczny i fajny sposób, wyratowały z opresji oraz dodały energii do działania. Tak patrzę, jak ślicznie świeczka wygląda na tym. To jest takie, wiecie, co można zrobić, zdjęcie tak. Czarować. Pięknie. W ogóle ogień dodaje wszystkiego. Także kto żyw, niech się podłącza. Kto ma jak zapalić, niech zapala. Kto mentalnie, to mentalnie. Bo to wiecie. Pamiętajcie jednak, że jak się podłączacie mentalnie, że wracając do domu zapalcie świecę, bo magia wymaga zapłaty. A to jest nasza zapłata. Kiedyś o świecy było znacznie trudniej niż teraz. Więc to zapłata bardziej. Natomiast teraz po prostu jest zapłata. Super. Kto ma urodziny? Od dzisiaj do 14. Ten proszony o mówienie.
ja będę w międzyczasie oczywiście urodzinowcom stawiała duży przecinek karty. Także tak, urodzinowcom. A zobaczymy, co się będzie, słuchajcie, zadziewało w tym tygodniu. W ogóle wam powiem, że... Znaczy tak, najpierw opowiesz, bo my tu się spotykamy na kawie, herbacie, to znaczy ja bez kawy, bez herbaty, tylko z ziewaniem, ale to wiecie co, no trochę muszę się dobudzić, chociaż artykuł już zrobiłam na chillaucie, wstałam, bo muszę to napisać, nie? Takie tam. No, o magii miłosnej, bo mamy miłosny ten, miesiąc ten mamy, ale powiem wam tak, historię wam powiem. Przerabiamy z młodymi wiśniami runy i w tamtym tygodniu mieliśmy runę Rajdo. Rajdo, przyspieszenie, ruch, celność, jak rydwan w tarocie. Rajdo. No słuchajcie, tyle co my z Dorotą zrobiliśmy w sobotę i w niedzielę, to myśmy chyba przez pół roku nie zrobiły. Od posadzenia tulipanów z piżarni, kuchni, przywozu, wywozu, dowozu, wszystko. Znaczy to nigdy nie jest wszystko, ale po prostu jest tyle zrobione, że ja już mam, słuchajcie, rozpisaną, tu mam z magią miłosną zeszyt, o tym też będę mówiła. Mam już rozpisaną chociażby, no bo tak, dekret na miłość jest dekretem na miłość, to go czynimy. Układ, co ja tu mam? A, no w pełni, no to wiadomo. Układ premium jest układem premium, cały czas można się na niego zapisywać. Rytuał walentynkowy mam rozpisany, który będziemy, to jest który? To jest, który będziemy robić razem po zakończonym dekrecie. To jest taki, 22. To jest taki długawy trochę. Znaczy to jest tylko środek, nie? Tam, bo tam przecież wezwania to się na pamięć zna. Potem mam przygotowane na dzień pentagramu święcenie pentagramów, 26. Potem mam już na marzec medytację wiatru, wody, powietrza, ognia. Potem mam esbaty. Potem mam o stare dla YouTube'a, o stare dla YouTube'a, 21 marzec, przypominam, dwie strony. Potem mam o stare pudełkową, która wejdzie nie za długo. To jest długi rytuał. Trzy strony. Cztery, przepraszam, cztery. A potem mam o stare dla wisienek, którą będziemy robić osobno. Więc po prostu wczoraj, słuchajcie, runa Rajdo, świra, dostałam. Ostara dla wisienek jest zaczepista, też ma 4 strony. Także po prostu, wiecie. To jest ten grimoire, który używam do uwieczniania naszych wspólnych działań. Naszych wspólnych działań. Także dlatego tutaj wszystkie te, wiecie, dekrety, nie dekrety, to tu się znajduje. No i więc runa Rajdo działa. Jakby ktoś chciał i co ma w sobie runa Rajdo? To mówiłam właśnie na wisienkach, że runa Rajdo ma to do siebie, że ona zagina czasoprzestrzeń. Ja mam wrażenie, że teraz była zagięta czasoprzestrzeń. Nie wiem. Nie wiem. Tak to było. Czy ktoś tam się zgłaszał na urodziny? Tak. Z dziewczyna chyba, tak? Najpierw był Patryk, 8 lutego, ale możemy zapytać od dziewczyny. Zaczniemy od dziewczyny. Dobra, nasza koleżanka. A Patryk dał rok? Patryk dał. Dobra. Dziewczyna, 8 lutego, 70. Normalnie. Nie 70 lat, 70 rocznik. Dobra, przesłanie. Głowa musi być bardziej ułożona i spokojna. Ja nie jestem fanką karty umiarkowania, bo ona nie... z moją energetyką nie działa po prostu. Jak ja miałam mieć spokojną głowę, to chyba musiała mieć syndrom tych wariackich nóg. Mam odwrotnie. Ale tutaj uspokojenie przede wszystkim byłoby bardzo potrzebne. Teraz serducho. A widzisz... Jesteś bardzo ekspresyjna, nawet jeżeli nie widać tego na zewnątrz, to wewnątrz dużo się dzieje, bo znowu dobra rada jest, zawiśnij. Zawiśnij, nie kombinuj, bo jak przekombinujesz, to nie będzie za dobrze, a szkoda, a po co? O, i w działaniu, a w działaniu, kochana, to ty się usiądź na tronie, ty się umaluj, ty wszystkie spa tutaj zapodaj, jakie są możliwe, i zacznij dla siebie, przy cesarzowej, dla swojego piękna, dobra, bezpieczeństwa, leżeć, pachnieć. Teraz już, ty już masz dziewczyno, wiesz, ile mówisz, 51 lat masz. Więc jak ty masz już 51 lat, to teraz się leży, pachnie i wymaga od otoczenia, a nie na zasadzie zapierniczaj, tylko szoszy robi. O, dokładnie tak. Dobra, i Patryk. Tutaj Patryk, 8 lutego, 9.05.
9-5, czyli dorosły chłopak. Dorosły chłopak, patrzymy. Dałaś link na szkole? Tak. Dobra. Dobra, Patryk. Głowa powinna być bardziej intensywna w nauce, zdobywaniu wiedzy, przyswajaniu pewnych elementów, rozwoju i informacjach. Tutaj ma być gonitwa. Rycerz mieczy daje gonitwę. Serce otwarte na miłość i wzajemność, bo to może się w tym roku przytrafić w bardzo dobrej formie. A działania harmonizujące przestrzeń. Czyli tak, stare ma być wyrzucone do kosza, nowe postawione na półkę, bez marudzenia, że mi szkoda tych skarpet, chociaż są dziurawe. I to ma się dotyczyć od skarpet po ludzi. Harmonizowanie, czyli dużo nauki, otwarcie na nowe i pozbycie się starego w bezpieczny sposób. Kto tam jeszcze? Romie nie podał rocznika, także nie jadę. Rocznik konieczny, tak. Lucy Małż, 10 luty, 5-9. 10 luty, 5-9, Małż. Małż, Lucy. Małż, Małż. W głowie powinien być otwarty na świat i wszelkie nowe okoliczności, ponieważ świat zacznie być otwarty dla niego. Nie mów, co świat może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla świata. Bardzo dobra karta szerszych horyzontów tak naprawdę. Głowa. Fajnie. Serce wymaga tego kardio. A tak na poważnie zmiany w tym, których ludzi się szanuje, a których niekoniecznie będą konieczne, dlatego że może nastąpić totalne zburzenie pojęć. Także on tu musi rozsądzać, komu ufać, komu nie ufać. A działania wyjazdowo-wycieczkowe i przede wszystkim przy szóstce mieczy, nawet jeżeli nie do końca wie, gdzie ma płynąć, to powinien zmieniać i uskuteczniać zmiany, bo to będzie dla niego korzystne. Czyli zmiany, zmiany, zmiany. Najbardziej sercowe, bo on czasem ludziom ufa tym, którym nie powinien. Koty się właśnie... Nie dziękować, tylko patrzeć, kto ma urodziny. Już jeszcze. Mam jeszcze kogoś? Każdy ma urodziny. No. Znaczy, aha, każdy dostanie. No. Dobra, tutaj ten Romi dosłała, bo dosłał datę. 11 luty 76. 76, czyli też dorosłość jest. Tak, nie jest. Lubię nie wiedzieć po niku płci, ale próbujemy. Nie, to nie są karty urodzonych w lutym, tylko to są karty urodzonych od 8 do 14 lutego, bo za tydzień będzie kolejny tydzień. Co tydzień się spotykamy, także w razie czego można tutaj, Angeliko, sobie, wiesz, budzik w telefonie nastawić, co by nie zapomnieć, bo ja nie cofnę się. To tak, jak ktoś wie, to taki mam charakter. Się upraj, koniec. Dobra. Teraz, jak Romi? Romi. Głowa w ósemce mieczy, czyli w myślokształtach. Warto by było, gdyby te myślokształty zniwelować. Nawet to, jeżeli są cudze, to w ogóle nie brać pod uwagę cudzych rzeczy na własny temat. A jeżeli są własne, to przynajmniej spróbować bardzo mocno wyjść z takiej ja nie mogę, ja nie potrafię, boję się. Bo to bardzo mocno ogranicza. Jeżeli chodzi o serducho, to oceniać sytuację i to surowo. Romana. O, żeński. Oceniać sytuację i to surowo, nie na zasadzie dam szansę, nie na zasadzie a tu poklepię po główce, nie, baciczkiem i po prostu jak ktoś zasłużył na to, żeby dostać wyrok, to niech ten wyrok dostaje, karta sądu. Natomiast jeżeli chodzi o działania, karta kobiecej mocy, tak, tu bym się zorientowała, że kobieta, karta siły, czyli tak naprawdę mamy nie działanie jakieś wielkie, tylko właśnie poprzez obserwację, ocenę, wyjście z myślokształtów, które ktoś władował, albo ty sobie sama, jesteś w stanie w piękny sposób wypstrykać wrogów z życia. Takim, wiesz, takim olewczym stosunkiem. Ale to jest też kobieca siła, czyli musisz sobie codziennie śpiewać przez ten rok. Mogę wszystko. O, mogę wszystko. Dokładnie. Dobra, mamy jeszcze urodziny? Nie. Na razie nie. Dobra, jakby ktoś sobie o urodzinach przypomniał do 14, od dzisiaj to zapraszam. Dobrze. No to teraz ogłoszenia, słuchajcie, już w międzyczasie, to powiem Wam tak, co się będzie działo na kanale. Cały czas możecie zamawiać układ walentynkowy
normalnie pisząc na pytanie filmy@gmail.com, czyli ten do Wieczoru z Wróżką. Jeżeli ktoś jest nowy, przypominam, że kanał istnieje, Wieczór z Wróżką kanał istnieje. Tak. Jasne, Joanna Wiśniewska, w tym momencie hrabina, ciągle zmieniam ten nick, ale jakoś ciągle nie pamiętam, ale tak. I jest ten kanał i tam można ten układ walentynkowy, który pokazuje nasz stan umysłu, serca, działania, jak nas postrzegają kobiety, jak nas postrzegają mężczyźni, co dalej, tak na tej zasadzie. Także można i to można jeszcze przez ten tydzień. Nie żebym przyspieszała, bo mi znowu przyjdzie potem pisać maili na raz, ale wyrobię się, w każdym razie wyrobię się. Pamiętajcie, żeby zapisywać się na NUF 11 w czwartek o godzinie 21. No i to jest jakieś 20-25 minut działań wspólnych na kanale. Koszt 22 zł, zapisy na rytual ezotarot@gmail.com. Wpłata normalnie na konto, to które każdy jest pod filmem, firmowe. Także tutaj wszędzie to znajdziecie. Natomiast po tym rytuale nowiu będziemy żreć pączki. Tak? Czyli trochę wam... No to są ostatki, no to kiedy? To wszystko w jeden dzień. Będziemy żreć pączki, to jest tłusty czwartek i będziemy, trochę wam opowiem o zapustach. Niewiele, bo nie jest to jakaś wow, nie wiadomo co. I sobie pogadamy i potem być może zrobię wieczór z wróżką, ale no to będą takie trzy bloki, tak? Nów, zapusty i dopiero wieczór z wróżką, to sobie zrobimy. Następną urodziny. Dobra, następną urodzinę. To moment sekundy. Już poszeptane, no, luty. Także, tak widzę. No, dobra, no spoko, spoko. Także tutaj, jeżeli chodzi o czwartek, to przygotujcie się na długie działania, przygotujcie się na wszelkie pączki, faworki, żarcia, winka, picia. No to nie zrobię wieczór z wróżką. Winka, picia i będziemy robić zapusty. Zapusty trzeba robić, nawet jeżeli nie robimy wielkiego rytuału, bo w tamtym roku był. W tym roku myślę, że niekoniecznie. Sobie pobłogosławimy, czemu nie? Ale chodzi o to, żeby tradycji stało się zadość, co by bogaty rok był. Kropka. I to będziemy robić. Będzie dobra. Tłuściutko. Będzie tłuściutko. Dobrze, poszeptanego brat. Arkadiusz, tak? Tak jest. 8 lutego, 7-2. Dobra. Przesłanie. W głowie ma niemoc. I może jest tak, że siłą rozpędu to on w ogóle w życiu może żyje jakoś fest, tego nie wiem, nie znam człowieka. Ale w głowie jest niemoc i w pewnym momencie te braki, i to nie intelektualne, energetyczne, mogą zaprocentować tym niestety, że życie się wali. Trzeba mieć pomysł na siebie, nawet jeżeli jest abstrakcyjny, to po prostu musi się coś w tej głowie znaleźć, do czego się dąży, czego się chce, ale się dąży, a nie tylko wymarza, bo mamy tutaj drobny problem. Zresztą rok na zmiany. Serce w większej otwartości na nowe możliwości i zmiany. Wtedy też lepsze rzeczy zaczną do niego przychodzić po prostu. A w działaniu powinien bardziej zadbać o swoją kobiecą stronę natury, czyli tą intuicyjną i tą rządzącą, ale w łagodniejszy sposób. I ja myślę, że to też może być taki problem, że on też jak, tak jak postanowi, tak myśli, że jest dobrze, bo jednak tutaj nie ma analizy w tej głowie takiej bardzo mocnej, więc warto posłuchać czasem ludzi z boku, nie robić to, co oni każą, tylko posłuchać, czy 5 osób raczej nie mówi tego samego, bo wtedy może coś w tym jest. O, na tej zasadzie. Czyli przede wszystkim zmienić podejście do tego, jakie się ma plany. Nie jest najgorzej, nie jest źle, nie jest tragicznie, a nawet jak jest, to co zrobić, żeby było lepiej. Trudne czasy rodzą silnych ludzi. Wygodne czasy rodzą ludzi słabych. Tak jak mem wczoraj czytałam na jakimś, nie wiem gdzie, właśnie ten szejk, który założył, co? Tam, gdzie jest ta wyspa taka usypana w kształcie palmy, Dubaj. Dubaj, no. No gdzieś tam jakiś szef Dubaju. No, szef. No to on, mówi, że jego ojciec jeździł na wielbłądzie, on jeździ w Mercedesie, nie wiem, jego syn będzie jeździł w Lexusie, jego wnuk też, ale potem jego prawnuk będzie znów jeździł na wielbłądzie. Ale dlaczego? No właśnie, słabe czasy tworzą silnych ludzi, natomiast zbyt wygodne czasy tworzą ludzi słabych i to potem się degraduje. I to jest strasznie mądre, strasznie mądre. Więc tutaj nie degradować się, to się rozgadało. Dobra. I zatrzymałam się na czwartku, którym będziemy normalnie celebrować wszystko, co możliwe. I teraz tak. Jeżeli chodzi o walentynki pudełkowe, to w sobotę 13 o godzinie 20 mamy pudełko, czyli tajne przez poufne, wykupione w sumie w moment, wszystko doszło, wszyscy mają, jest dobrze. Przypominam, że pudełkowe składają się z świeczki, kadzidła, jakiegoś czasem olejku, czasem ziół,
Różnie to bywa i artefakcik zazwyczaj bywa. W tym roku będą to różnego rodzaju, mam nadzieję, że ten witrażyki, żeby potem je połączyć w jeden łańcuch sobie pięknie i w ogóle będzie cudnie. Także taki artefakt będzie. Po co artefakt? Bo nasza podświadomość łatwiej pracuje na rzeczach materialnych, bo my znajdujemy się w świecie fizycznym. Więc no do Beaty nie doszło. Do Beaty jeszcze. Może jeszcze dojdzie. No ale było wysłane ho-ho i jeszcze trochę. Już Holandia, Niemcy dostali. Tak, zobaczymy. Także... Tam. A po, jeżeli nawet nie doszło, to jest na to plan, także nie ma problemu. Także to spokojnie. Coś jeszcze chciałam, coś. A, że materialnie, bo potem to nam towarzyszy jako taki skupiciel energii. A jakoż to jest szkło? Po pierwsze jest piasek, czyli jest ziemia, po drugie jest ogień, bo jest wypalane. Tak? Po trzecie jest przezroczyste, czyli na zasadzie wody i wisi nam to, więc na zasadzie powietrza. Skupię w sobie cztery żywioły, więc to jest bardzo fajne. I będzie nam jako talizman, zwyczajnie, po prostu taki od, nie jakiś taki, który kupujemy gdziekolwiek. Chociaż ja też mam, uwielbiam, sama nie wiem, chodzę z pentagramem na palcu, więc to nie o to chodzi. Ale to jest takie, wiecie, takie... indywidualne bardziej, tak? W ogóle ręcznie wykonane, w ogóle fajnie i przetworzone przez naszą energię, żeby nie było, więc to jest fajnie. Kubek, z którego też będziecie miłość przyciągać też, także mam nadzieję, że tak, no tak, jeszcze Beatki nie doszło. A, ale tak to wszystko podchodziło, bo mamy piękne śledzenie, oprócz zagranic niektórych. No, pytanie jest o olejek Afrodyty. Otóż olejek Afrodyty wejdzie równo za tydzień po kawie z bruszką. Dlatego, że się maceruje, rozlewa, ale 14 luty jest do afrodytowania, więc po 14 lutym od razu wchodzi gotowy do wysyłki. Także tak, no i właśnie za ten walentynkowy chciałam Wam bardzo mocno podziękować, bo cieszę się, że nie zostało mi artefaktów, tak to powiem, no bo to jest taki rodzaj inwestycji, prawda? Właśnie. Więc fajno, fajnie. Switaśne pudełeczko. Switaśne, też mi się tak wydaje. Zalałam go różnie. Dobra. Cały czas robimy na kanale dekret miłosny. Czyli jeżeli ktoś nie robił z nami od początku, może dołączyć. Co prawda będzie musiał przedłużyć i końcówkę odtworzyć, bo dekret musi trwać co najmniej 21 dni. Ale przypominam o tym, bo warto. Ile my to robimy? 3 minuty? To są 3 minuty dziennie, jeżeli nie z nami, nie wejdziecie na lekcje. Tak to wygląda. Nie wejdziecie na program, w ogóle to sobie po prostu róbcie sami. Ten dekret jest umieszczony wszędzie, gdzie mogłam go umieścić. Można sobie go nawet zdrukować, już nie spisać po prostu. Na tacy i pod mordkę podane. Straszna sprawa, naprawdę. Także tak. Jest już pogotowie run i żywiołów. Dla nowych osób, co oznacza pogotowie run i żywiołów? Możecie spotkać się na moim Instagramie ze zdjęciem z tym czymś. Zdjęcie z tym czymś oznacza, że mamy tutaj cyfry numerologiczne, drogi życia. Jesteś jedynką, dwójką, trójką, obliczasz to dodając datę urodzenia. To jest cały wypis, jak możecie sobie zastopować, popatrzeć, pewnie jest w lustrzanym odbiciu. I każda konkretna cyfra numerologiczna ma przyporządkowanie na tydzień żywiołu i runy, która właśnie tę cyfrę numerologiczną wspiera. Więc warto z tego korzystać, malując sobie na pośladku udzie, pięcie, na nosie, jak ktoś lubi. Właśnie te dwa znaki, one nie muszą być potem widoczne. Myjemy się i zmywamy je, umówmy się. Ale chodzi o intencje, żeby nas chroniły, tak? Czyli dla nowych wyjaśniam, także już jest. Dobra. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć a propos o tym czasie do Ostary, tak? Bo już Wam pokazywałam, że ja tych rytuałów nasadziłam tutaj, bo no, będą trzy robione, no więc trzy po prostu są zrobione. Każdy inny, bo nawet ja mogłabym powtórzyć rytuał. Tak? Dla takich, wszystko to samo, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja wtedy też czynię i robię trzy różne rzeczy na trzy różne aspekty, więc to jest bardzo fajne. Więc tak jakby dla mnie też wzrost, więc tak, awe tym, którzy dochodzą. Natomiast chciałam Wam powiedzieć o tym czasie do Ostary, że fajnie by było, już jesteśmy po Imbolg, czyli tak naprawdę mamy ten czas międzysabatowy, żebyście już zaczęli porządkować, bo potem jak przyjdą, znaczy generalnie my mamy święta 11 kwietnia chyba, poprawcie mnie, jeżeli nie, ale tak mi się wydaje, więc wszyscy sprzątają przed świętami, natomiast
to jest święto ruchome, to jest święto judaistyczne generalnie, bo bliżej mi raczej do Matki Ziemi niż do Jezusa Chrystusa, Króla. Teraz to już nawet świętodzina. Ale w każdym razie wie, co o to chodzi. Więc ja oczywiście zawsze jajka, koszyczek, święconka, tradycja uwielbiam. Ale sabat, 21. Więc mamy w sumie miesiąc z tygodniem do tego, żeby posprzątać. Ale chodzi o odgruzowanie. Czyli nie żeby naraz w ogóle zrobić błysk i potem zipać przez tydzień. 4 kwietnia jest Wielkanoc, mówicie? Mhm. Ojoj. Sam jestem 11. No i w każdym razie nie żeby zipać, tylko żeby powoli odgruzowywać, robiąc te porządki wiosenne, wyrzucając stare rzeczy, pęknięte, zużyte. Ja wiem, że zima za oknem w ogóle nic nie sprzyja niczemu, nawet chęciom, ale warto by było nawet po jednej szafeczce zrobić, bo to uwolni nam energię. To już poza naszą magią, poza naszym działaniem, poza naszymi czynieniami na kanale, których będzie sporo. Warto by było to zrobić tak po troszeczku i po malutku, typu ołtarzyk wyczyszczę, przygotuję, tak, jakieś kwiatki postawię. Ja mam tutaj trochę walentynkowych akcentów, dlatego że my z wiśniami lecimy ołtarzowo, czyli w styczniu był ołtarz taki, w lutym z akcentem miłosnym, bo już po Imbolc, a zaraz będą ostarowe rzeczy po walentynkach, więc kwiatki, kolor żółty, kolor zielony, warto to już wprowadzać. Mimo że mamy zimę za oknem, ale żeby do 21 nie musi być poustawiane, byleby się z porządkami wyrobić w sensie odgruzowania podświadomości, nadświadomości i tego wszystkiego. Także to Wam chciałam powiedzieć. Kolejna sprawa, którą Wam chciałam powiedzieć, to jest, że produktem tygodnia będzie zeszyt do błogosławieństwa. Zaraz wracam. Wszystko pod ręką, słuchajcie. Nie każdy może wiedzieć, że znaczy to, że my robimy błogosławieństwo tygodnia na kanale co niedziela, to myślę, że tutaj co są osoby, to wszystko wiedzą, ale może nowe osoby nie wiedzą, że co zrobić z tymi karteczkami, to po to jest zeszyt błogosławieństw, który ma taki środek, w sensie, że tutaj jest 7 wdzięczności, 7 pragnień, data i miejsce. Taki z ozdobniczkiem, bo ja jestem ozdobniczkowa, lubię. Macie również tekst błogosławieństwa na okładce. Z tyłu zazwyczaj, tu jest puste, bo to jest moje, zazwyczaj jest dedykacja normalnie. Tam smaruję. I można ten zeszyt kupić. Mega rękę, czyli wyrzucamy wszystkie, przyda się. Dedykacja, coś takiego. Aha, bo Dorota ma. Mówi dedication. O. No. Także to jest produkt tygodnia, jakby ktoś nie wiedział, że istnieją, tak są i wtedy nie wiadomo, nie trzeba się pytać, co zrobić z tymi karteczkami. Powstaje nam grimoire. Ja do niego jeszcze nie zaglądam, co to było, ale pół rzeczy tak patrzę, że się sprawdza. Także pragnienia. Także tak. Taki zeszyt jest produktem tygodnia. Tutaj Megan mówi, czyli wyrzucamy wszystkie przyda się. To znaczy, jeżeli przyda się są w cudzysłowie, to tak wyrzucamy, ale wiecie co, to nie chodzi o to, że... Znaczy, no właśnie tutaj to między zero waste, a tam szafa kapsułowa, a zagraceniem jest spora różnica, więc na pewno rzeczy zużyte, pęknięte, popsute i niedobre, bo nie na zasadzie schudne albo przytyje, to wyrzucamy. Natomiast a propos przyda się, jeżeli masz 15 długopisów tak jak ja, bo lubisz, no to ja tego nie będę wyrzucała, ale wyrzucam pięknięte miski czy kubki, tak? Zresztą już taki research był zrobiony, że już mało co zostało, chociaż ja jestem bardzo na bieżąco. Ja Wam czasem, nie wiem czy ja Wam pokazywałam na przykład moją szafę, w której są pudełka i są poukładane w ten sposób ciuchy, więc jak coś wyciągam, to jeszcze tak sobie grzebnę, czy aby na pewno nie jest coś, co trzeba wyrzucić. Dlatego ja na przykład kupuję ciuchy, ponieważ ja wyrzucam ciuchy, nauczyłam się tego. Jeżeli coś jest teraz nawet, to jest na bieżąco nauczone, chociaż porządek to zawsze miałam, ale na bieżąco nauczone takie wyrzucanie przez tą przeprowadzkę. Patrzę, że mam takie, no ładna bluzka, ale tak patrzę na zdjęcie, ona ma tak 20 lat. Mówię mi ojca Wiśniewska, weź staćcie na to, żeby sobie za 70 zł bluzę kupić, która będzie modna, a nie po prostu ładna, bo ją lubisz, nie? Więc tutaj to, wiecie, każdy musi rozważyć po swojemu, natomiast namawiam po prostu do porządkowania, bo nawet jeżeli ruszymy energię i wyrzucimy stare, niepotrzebne rzeczy, nawet nie przyda się, właśnie nie przyda się, a nie przyda się, to wtedy tak. Magdalena mówi, że porządki też robi przed nowym chińskim rokiem. No,
taka estetyka, której ja się nie znam, nie? Wierzę, że tak, bo przed Nowym Rokiem generalnie to chyba tak warto. Ale to taka moja estetyka nie jest. Teraz jestem zafascynowana tymi ikonkami, nie? No to sobie tam, wiecie, sprawdzam sobie. Ale wiecie, nawet jeżeli chodzi o feng shui, to ja bym bardziej powiedziała feng shui po polsku, typu nasze flety, nasze dzwonki, nasze fujarki, nie wiem, no cokolwiek. No chińskie fajne, ja lubię chińskie monety. Wiem, mam parę artefaktów takich, bo są ładne, czerwone. Oni mają tą czerwień taką piękną, nie? Cudowne, dokładnie. Kota i dzwonki. Kota lubię, wielbię i w ogóle, ale żebym tak jakoś żyła tym, to niekoniecznie. Chociaż jak mam tam taki brak, to sobie postawiłam lwa, żeby tam, wiecie, no tak intuicyjnie, dokładnie. Dobrze, to ten Dybit mówi, tym bardziej, że nów jest w wodniku, jest w czwartek. Im więcej złego wywalimy fizycznego, a przez to psychicznego zrobimy, więcej miejsca na dobre. Tak to działa. Tak to działa. Dobrze. O pudełkowym Wam mówiłam, że 13 w sobotę o 20. Ryd dla wisienek w sobotę o 19. Bo my z wisienkami 13 dnia miesiąca robimy ryty, tylko muszę zmieniać godzinę, bo jak mam inne ryty, no to naraz się nie rozdwoję, jeszcze bilokacji nie opanowałam, chociaż próbuję. No i słuchajcie, wejdzie do sklepu dzisiaj. Dzisiaj, jutro. Zobaczymy. Laleczka wreszcie. Produkt, który tak powiedziałabym średnio reklamuję, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to będzie kosztowe, to jest bardzo drogie, dlatego że po pierwsze to się robi trudno, a po drugie, no, bo tak, bo mogę. Bo mam rzeczy darmo, pół darmo, za rozsądną cenę i mogę mieć coś po prostu fanaberyjnego. I to jest fanaberia. A czy to jest przykładowe, bo to jest moje, to jest, to ma w środku sygile, na moje życzenie, specjalnie zawsze tworzoną dla każdej osobno lalki, bo jest powiązane z imieniem osoby, jej energią. Wejdą te lalki i będą ich dwa rodzaje. Jedne będą totalnie życzeniówki, a z życzeń w zasadzie są trzy sfery. Zdrowie, miłość i kasa. I teraz tylko w różnych rozrachunkach typu żeby firma dobrze prosperowała, żebym wyszła z długu, to kasa, zdrowie. Żebym była zdrowa, żebym nie była chora, żeby babcia uzdrowiona była, żeby coś, tak? Zdrowie, miłość. Żebym miała miłość, żebym odeszła, żeby oczyścić, żeby wzmocnić. Też napisałam ten artykuł o magii miłosnej ze względu na to, żebyście wiedzieli, co zrobię, czego nie. Laleczka nie oznacza spętania, tego nie będę robiła. Laleczka oznacza, może pomoże. Także tak. I wejdą i będą dwa rodzaje. Właśnie będą te na życzeniówki, zdrowie, miłość, finanse w aspektach, ale będzie też lalka odklątwiająca, gdzie będzie miejsce na to, żebyście włożyli pukiel swoich włosów, a po 3 miesiącach trzeba będzie tą lalkę zakopać. Na szczęście nie na cmentarzu, tylko pod dorodnym drzewem, ponieważ będzie ta lalka ściągała wszelkie złe uroki z Was, zmylała przeciwnika i potem już jako zakopana ten przeciwnik pod drzewo będzie ładował, że tak powiem. Więc jeżeli jest urok na przykład z pokoleń albo coś i nie żyje już osoba ładująca, to ta lalka to zbierze i wyczyści. Natomiast jeżeli jest osoba ładująca, będzie zmylała uroki. Także będą dwa rodzaje tychże lalek. Ja Wam to wszystko opiszę. Wrzucimy to i tak. Pamiętajcie, że u mnie mnóstwo darmowych porad, bezsensownie tanich rzeczy, sensownie finansowych, to będzie moja fanaberia. Tak wiem, jak działają lale i dlatego, a dlatego tak. No, jeżeli chodzi o te klątwy uroki, to też pamiętajcie, że u mnie na kanale jest mnóstwo rytuałów oczyszczających, które możecie wykonywać sami. U mnie cena rytuału oczyszczającego jest generalnie ceną dowolną, więc tak naprawdę może sobie na to pozwolić każdy, czy babcia, która chce ozdrowić i da tyle, ile może, czy osoba, która mieszka w willi z basenem albo mnoży za granicę razy 4, tak, przysłowiowe. Także to tak naprawdę dla każdego coś dobrego. Stąd lalka będzie moją fanaberią. Także to wyjdzie. To wyjdzie w tym tygodniu. Można się spodziewać. No i chyba wszystko, słuchajcie. Chyba wszystko. Także ja się pożegnam z widzami z YouTube'a. Sobie zniknę najpierw z wizji twarzą.
i potem se zniknę w ogóle.